Takie inicjatywy sprawiają po pierwsze, że mówimy o tym, że warto czytać, ale i też w związku z tym, że jestem patriotką, też cieszy to, że to jest literatura, którą moim zdaniem powinien znać każdy Polak i żeby pokazać dzieciom, jaka jest literatura polska, jakie są wartości właśnie z czytania takiej lektury i co daje taka literatura, to warto właśnie organizować takie spotkania. My byliśmy rodzicami z żoną, którzy czytały dzieciom do snu i to na pewno procentuje. Fajny nawet kontakt jest wtedy z dzieckiem, jak mu się czyta i fajnie, jak dziecko widzi, że rodzice czytają. Rzadko wtedy sami sięgają po książki, tak? To jest bardzo ważne. Znikąd tak wiedzy nie pozyskujemy jak z papieru. Tak uważam, że pomimo tego, że jesteśmy w tej chwili, żyjemy w internecie, to jednak z papieru dużo łatwiej się uczymy, tak? I czytając coś zapamiętujemy tutaj, no, patrząc nad Niemnem, jest przepleciony wątek mogił powstańczych, powstania styczniowego. Wielkiej ofiary poniesionej przez przede wszystkim przez szlachtę, ale również przez chłopów, którzy poszli w tym powstaniu. Nieznacznie, ale jednak byli. Także no, to jest bardzo ważne, żeby nasze dzieci pamiętały, ile nasi przodkowie wylali krwi, żebyśmy mogli żyć w niepodległym państwie. Wszystkie ręce na pokładzie były i mobilizacja pełna. I to tak, jak było widać, mam nadzieję, że naprawdę wszyscy się zaangażowali, że się sprawdziło. Jeżeli chodzi o Nad Niemnem, no dla uczniów szkoły podstawowej nie oszukujmy się, to nie jest lektura z ich kanonu książek, które czytają, ale czytają. Przede wszystkim starać się zapełnić wystrojem szkołę, żeby było to widoczne, czyli no mamy nawet tutaj elementy takie związane ze żniwami, czyli przed samą szkołą. Była wykonana prezentacja multimedialna, no napisany scenariusz do całej imprezy i w porozumieniu też z zaproszonymi gośćmi jakieś tam fragmenty przekazane właśnie do czytania. Natomiast uczniowie bardzo szybko, oni też bardzo chętnie, ja powiem tak, jeżeli to ma być dzień taki integracyjny i ma nie być lekcji, to wszyscy są szczęśliwi, jeszcze pamiętając o wakacjach. Więc myślę, że i rodzice, bo to też było widać, i rodzice, i uczniowie, i nauczyciele naprawdę zaangażowali się i zobaczymy jeszcze, co nam dzień przyniesie.